Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A dziś ze mną w studiu pan Marek Pławiak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, jak wyglądają egzaminy teraz po tym czasie pandemicznym? Jest dużo chętnych? Zgłaszają się ludzie? Czy raczej jakiś lekki przestój? Jak to wygląda? No generalnie muszę powiedzieć, że po tym takim trudnym i ciężkim ubiegłym roku i tym czasie, no trudnym dla wszystkich, prawda, no frekwencja i chęć do zdawania egzaminu państwowego u nas właśnie wśród kandydatów na kierowców jest zdecydowanie większa. Kolejki zdecydowanie się robią? Większa. W zeszłym roku, wiadomo, ograniczona działalność, tak, więc tych egzaminów przeprowadzaliśmy mniej. Natomiast ten rok od miesiąca marca to jest widać tutaj nawarstwienie osób, które są przygotowane do zdawania egzaminu i chcą zdawać egzaminy, więc termin się wydłuża, dlatego że mamy ograniczoną ilość, mamy ograniczoną możliwość w ogóle przeprowadzenia ilości egzaminów. Właśnie z jakimiś obostrzeniami muszą się jeszcze liczyć osoby, które chcą. Ale mówię, ten termin jeszcze, o który pan pytał, to dzisiaj to no, około miesiąca na kategorię B, czyli na tą najpopularniejszą. Natomiast obostrzenia tak, no, obowiązują, dlatego że przecież my nagle jednym cięciem nie odcięliśmy pandemii, tak, od wszystkiego i wirusa. Oczywiście, że jest bezpieczniej, bo dużo osób jest zaszczepionych, czy przeszło tę chorobę, natomiast no, my nadal przestrzegamy wszystkich rygorów, które są nam narzucone przepisami prawa i na przykład właśnie przy wejściu do ośrodka taki kandydat po pierwsze powinien mieć ze sobą i maskę zabezpieczającą, i rękawiczki, oraz wypełni ankietę taką, która jest informacją dla nas, czy jest ze strony tej osoby jest jakieś zagrożenie dla innych klientów, czy nie. No i oczywiście pomiar temperatury. To są standardy, które przestrzegamy i tak być musi nadal, bowiem no, bezpośredni kontakt właściwie egzaminatora z osobą zdającą, nie wiem, na przestrzeni 2 m2 czy 3, no to w środku samochodu osobowego to jest bardzo duże ryzyko i zagrożenie zarówno dla egzaminującego, jak i osoby, która ten egzamin zdaje. Ale na szczęście tych zachorowań u nas nie ma od dłuższego czasu, od zeszłego roku, więc nie słyszeliśmy, aby nasi zdający również przechodzili tę chorobę później po pobycie w naszym ośrodku, więc wydaje się, że te środki, które u nas obowiązują, a są dość restrykcyjne, przynoszą skutki, dobre skutki. Panie dyrektorze, czy wszystkie kategorie można zdawać w tym momencie i czy ceny się zmieniły ewentualnie, czy są na tym samym poziomie? No muszę powiedzieć tak, że ceny się nie zmieniły, już od 2013 roku one są na tym samym poziomie, więc opłata za egzaminy się nie zmieniła. I oczywiście egzaminujemy we wszystkich kategoriach, dlatego że od okresu wiosennego też wprowadziliśmy egzaminy na motocykle i motorowery, więc to jest jakby naturalne, no bo względy pogodowe, ale egzaminujemy na wszystkie kategorie, na kategorie C, na C plus E i oczywiście D, czyli autokary, więc pełna paleta egzaminów, można zdawać, uzyskiwać nowe uprawnienia, do czego zachęcam oczywiście, bo jakby struktura nawet kierowców, tak, czy osób zatrudnionych jako kierowcy, czy kierujących pojazdami, zmienia się zdecydowanie. Ja tak zauważam, że coraz więcej pań zdaje egzaminy właśnie na samochody ciężarowe, czyli kategorie C. Czyli tu się to zmienia. Tak? To się zmienia, to jest, powiem, że to taki odbiór jest bardzo sympatyczny, bo ja czasami wyjdę na plac egzaminacyjny, sobie obserwuję ten przebieg różnych egzaminów i widziałem panią bardzo, powiedziałbym, no w młodym wieku, bardzo młoda osoba, delikatna, widać było, że delikatna, drobna, ale poradziła sobie z egzaminem na kategorię D, czyli na autobusy, autokary, tak. No więc, w Nowym no, Sączu widzimy dużo pań, które prowadzą autobusy. Dużo pań w MPK mamy, także oczywiście w Szwagropolu, w MPK. Ja nawet często widuję panie, które prowadzą tak zwane tiry, prawda? No to są już poważne sprawy, więc to tutaj umiejętności muszą być bardzo duże i bardzo wysokiej jakości. I panie sobie radzą tak samo, tak? Ja powiem tak, że albo według lepiej. Mnie, powiem tak, traktuję jednakowo wszystkich, ale moje obserwacje są takie, że jeśli zdaje pani, to czasami radzi sobie lepiej niż mężczyzna. Jakąś większą precyzją może, prawda? Powiem tak. Doskonale my jako mężczyźni wiemy, że kobiety są silniejsze od nas.
Więc bardziej, lepiej może zorganizowane, bardziej precyzyjne, jak pan wspomniał, ale ja takie właśnie obserwuję sytuacje, gdzie no, radzą sobie super przy właśnie tego typu egzaminach. Nie wiem, czy ja bym w ogóle sobie poradził, czy ktokolwiek inny. No, są tacy, którzy sobie radzą, są tacy, którzy sobie nigdy nie poradzą z tymi sprawami. No ale ja oczywiście zachęcam wszystkich i pani, i panów do tego, żeby podejmować kursy, zdawać egzaminy na te właśnie kategorie wyższe, te ciężarowe, czy autokary, bo różnie w życiu bywa. No, no, różne są perspektywy, większa paleta i możliwość znalezienia pracy, dobrze płatnej, kiedyś. A to chyba jest dobrze płatna praca, więc zachęcam wszystkich. Panie dyrektorze, zmiany ostatnio weszły nam w kodeksie ruchu drogowego. Zaczęło się już w maju od hulajnóg, później takie kompleksowe, większe zmiany już od początku czerwca były dotyczące pieszych, tak. Dotyczące jazdy na zderzak, dotyczące zrównania tych godzin nocnych, jeśli chodzi o 50 km na godzinę. Jak pan to ocenia? Gdzie tutaj najważniejsze te zmiany są? No w ostatnim czasie mieliśmy pierwsze zmiany w maju, czyli tutaj głównie dotyczyło tych pojazdów właśnie typu hulajnoga, tak? I wszelkiego rodzaju... W końcu zostało to trochę doprecyzowane, prawda? Zostało to doprecyzowane i dobrze, dlatego że to się wiąże z bezpieczeństwem nie tylko tych osób, które korzystają z tego typu urządzeń, osobistych tak zwanych, to są tak zwane urządzenia osobiste, typu hulajnoga, deski jakieś, deskorolki, napędzane jakieś urządzenia, tak, do jeżdżenia, więc to są tego typu sprawy. Bardzo dobrze, że sprawy poruszania się na hulajnogach i hulajnogami zostały uregulowane. Oczywiście dobrze by było, ja bym państwa zachęcał do tego, żeby się zapoznać z tymi sprawami, bo to jest taka cała paleta wymieniona zmian i rygorów, które będą dotyczyć teraz użytkowników hulajnóg, więc no, proszę zwrócić też uwagę na to, że dzieci też tutaj mają ograniczenia i wymagana jest na przykład karta później motorowerowa czy rowerowa, żeby taki użytkownik mógł korzystać, ale najczęściej pod opieką rodziców dzieci małe i które nie mogą same korzystać właśnie z tych publicznych jezdni czy przygotowanych dróg. Ale jeśli chodzi o te zmiany czerwcowe, czyli o których pan wspomniał, no to ja tak mogę kilka najważniejszych wymienić, czyli po pierwsze zrównanie prędkości na terenie zabudowanym w czasie nocnym czy po zmroku oraz w ciągu dnia, czyli 50 km na godzinę i bardzo uważamy na terenie zabudowanym, to po pierwsze. Po drugie, zdecydowana ochrona pieszego. Zdecydowana ochrona pieszego i tutaj do wszystkich kierowców również zwracam się i przypominam, że nas jako kierowców tutaj pewne zmiany dotyczą. Po pierwsze obserwujemy nie tylko samo przejście dla pieszych, czyli ten teren, zakres widzenia, który jest przed nami, ale również staramy się widzieć to, co dzieje się przed przejściem dla pieszych, dlatego że pieszy tutaj ma zdecydowane pierwszeństwo i zdecydowaną ochronę. Bardzo proszę, jeśli państwo widzicie, że pieszy zbliża się już do przejścia. Właśnie, ja tu przejścia. Pozwolę sobie przerwać. Co by pan powiedział osobom, które zastanawiają się nad tym, kiedy mam już zwolnić? Czy pieszy zbliża się do przejścia, czy stoi już na przykład na przejściu? Bo tu pełno tego typu pytań jednak było. Dużo pytań, dużo wątpliwości. No ja bym po prostu radził tutaj zachowanie tak zwanej szczególnej ostrożności. Chyba ostrożności, z obu stron, prawda? Z obu stron. Tak zwanej szczególnej ostrożności, dlatego że ten termin pojawia się w kodeksie drogowym bardzo często, tak? I to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast powiem w ten sposób, no kierowca pojazdu jakiegokolwiek, który zbliża się do przejścia, oczywiście widzi, że jest przejście, jest oznaczenie odpowiednie, jest znak, czy tam ostrzeżenie. Jeśli widzi, że pieszy idzie w kierunku przejścia, jest, nie wiem, tam w odległości takiej rozsądnej, no nie 10 metrów czy 15, ale nie wiem, 3-4 metry do przejścia, musi zachować szczególną ostrożność i ja bym radził jednak zatrzymać się przed przejściem, dlatego że nie wiemy, jak zareaguje pieszy. No, często zdarza się tak, że pieszy nagle wchodzi na przejście dla pieszych i jest za późno na odpowiednią reakcję, ale dodatkowo pieszy ma też obostrzenia, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. To bardzo jest ważne. To jest bardzo ważne. Ja w ogóle uważam, że powinien być bezwzględny zakaz wejścia na przejście dla pieszych z telefonem w ręku i z jakąkolwiek rozmową, czy cokolwiek robienie. Jest taki zapis, że tam pieszy może ewentualnie tam prowadzić, mieć telefon komórkowy, natomiast jakąś tam, nie wiem, prowadzić rozmowę, jeśli obserwuje pole z tej strony, z której może nadjechać pojazd, ale to jest według mnie niedobre rozwiązanie. Według mnie powinno być bezwzględny zakaz korzystania
korzystania z komórek podczas wchodzenia i przejścia przez przejście dla pieszych. Jeszcze dojazdy właśnie, te tak zwane, powiedziałbym, na autostradzie i drogach ekspresowych. O tym chciałem wspomnieć. Właśnie, tu jednak duża zmiana, trzeba to jest duża, jeździmy autostradami, drogami ekspresowymi, jest ich coraz więcej, więc tutaj szczególnie musimy uważać. Często sam przeżyłem takie sytuacje, państwo też pewnie, że są kierowcy, którzy jadą szybko na autostradzie, oczywiście w ramach... Czasem jest tam wolna amerykanka, no, prawda? No, jest wolna amerykanka i te tak zwane dojazdy, to proszę państwa, to często strach w oczach. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że na autostradach i drogach ekspresowych musimy zachować odpowiednią odległość, a ta odległość powinna być orientacyjnie połową prędkości, którą się w danym momencie poruszamy. Mhm. Więc jeśli ktoś porusza się prędkością, no nawet dajmy maksymalną 140 km na godzinę, przed sobą ma pojazd, musimy zachować odległość minimum 70 metrów. Ale zachęcam do wolniejszej i ostrożniejszej jazdy. Mhm. I przestrzegania tych nowych przepisów. My też zachęcamy. Panie dyrektorze, jak pan ocenia, jest bezpieczniej w Polsce niż 10-15 lat temu, pod kątem swoim osobistym jako kierowcy? Ja myślę, że nawet nie osobistym, tylko ja powiem w ten sposób. Funkcjonuje u nas od kilku lat, czy kilkunastu, Małopolska Rada Ruchu Drogowego, której szefuje pan marszałek Łukasz Smułka. Ja jestem w prezydium tej rady jako dyrektor Małopolskiego Ośrodka i są osoby, które się znają na ruchu drogowym, nie tak jak ja, tylko są specjalistami, prawda, w tym zakresie, kierunkowymi. I powiem tak, że statystyki wszelkiego rodzaju z ostatnich 2-3 lat, od momentu, kiedy ta działalność tej rady została bardzo zintensyfikowana, bardzo energiczna i tu jest zasługa zarówno policji, jak i wszelkich służb, które wspierają ruch drogowy, Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego, które finansują działania profilaktyczne, budowę miasteczek rowerowych, no na przykład niedługo będzie otwarte miasteczko rowerowe w Nowym Targu, więc te działania Małopolskiej Rady spowodowały, że Małopolska jest w czołówce, o ile nie na pierwszym miejscu ostatnio, jeśli chodzi o obniżenie poziomu zagrożenia życia ludzkiego, ofiar śmiertelnych czy tragicznych ofiar w wyniku wypadków drogowych. Wszyscy chcielibyśmy, żeby nie było tych wypadków. Oczywiście spadek jest w ostatnich latach i właśnie Małopolska jako województwo, jako region, no tu plasuje się w samej czołówce w Polsce. A Nowy Sącz, jakieś statystyki? Nowy Sącz, trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, bo tu generalnie mamy te statystyki i my, i policja, głównie policja nam to przedstawia. Czy jest bezpiecznie w Nowym Sączu? No to musiał... Tak, ja powiem bardzo tak, ogólnie zapytał pana. Myślę, że są zdarzenia tutaj drogowe. Ostatnio dość kilka takich zdarzeń było drogowych w Nowym Sączu i okolicach Nowego Sącza. To zależy też od, powiedziałbym, wielu czynników. Dzisiaj nie znam, nie mogę dokładnie przedstawić statystyk, jakie wyglądają na dzisiaj, bo to sprawa jest bieżąca. Ale myślę, że jest co poprawiać w Nowym Sączu. Mhm. Tym bardziej, że no, w Nowym Sączu widać duże inwestycje drogowe, dużo remontów i tu kierowcy muszą szczególną uwagę zachować, żeby było bezpiecznie. Ja subiektywnie powiem, że widzę zmiany, jeśli chodzi o wpuszczanie pieszych na pasy. Ja powiem, że też widzę te zmiany. I to właśnie od tego momentu. Tak jest, tak. Bardziej. I widzę tutaj i w mieście widać to, że kierowcy naprawdę interesują się tym tematem i widzą, że no, muszą uważać szczególnie, bo to są niesamowite sytuacje, gdzie może być do takiej właśnie niebezpiecznej czy tragicznej często sytuacji. Zresztą oglądamy sami często filmy jakieś pokazywane w mediach, tak, czy w internecie i to przerażające, więc lepiej uważać i tę dobrą uwagę i znajomość przepisów u kierowców sądeckich widać, w czym nie ukrywam pewnie i też zasługa wszystkich działań profilaktycznych, pokazujących właśnie zmiany przepisów, bezpiecznego poruszania się, a wszystkim państwu życzę oczywiście tego i pieszym, i kierowcom, i kierującym, żeby takich zdarzeń przykrych nie było i żebyśmy jeździli bezpiecznie i ostrożnie. Panie dyrektorze, na koniec proszę powiedzieć nam, pielgrzymka czeka nas rowerowa w niedzielę, tak, prawda? Tak, mamy po raz kolejny, tak, bardzo sympatyczne wydarzenie, proszę państwa, 20 czerwca, w najbliższą niedzielę o 8:30 spod Zamku Sądeckiego, pielgrzymka rowerowa. To jest po raz kolejny organizowana przede wszystkim przez właśnie duszpasterza kierowców diecezjalnego. Ksiądz to jest ksiądz Adam Migacz, więc tutaj bardzo aktywny, no, ale niesamowicie aktywny i główny organizator to jest Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi, którego szefem jest pan Artur Czernecki. I oczywiście my jako Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego wspieramy tę inicjatywę. Jesteśmy współorganizatorami. I w Starym Sączu pod ołtarzem papieskim się spotykamy. Dojazd do Nowego Sącza na rowerach, 11 km. Oczywiście bezpieczny.
wszystkich uczestników, którzy się zgłoszą. My jako ośrodek ubezpieczyliśmy w tym czasie przejazdu do Starego Sącza. Stamtąd już po mszy. I oczywiście każdy odpowiada za powrót i to już osoby dorosłe czy rodzice. Natomiast o 11 będzie wielkie wydarzenie i przyjemność, ponieważ po pierwsze nad samą pielgrzymką rowerową patronat objął jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Jerzy, co jest dla nas wielkim zaszczytem po raz kolejny. Natomiast o 11 msza, która będzie właśnie, odbędzie się pod przewodnictwem księdza biskupa. To też diecezjalne święto rodzin. Tak, diecezjalne święto rodzin. Więc proszę Państwa, zapraszam zarówno na pielgrzymkę rowerową, będzie bezpiecznie. Tu również policja jest współorganizatorem i wielka pomoc i podziękowanie, wielka pomoc policji, ale również podziękowanie dla szefa policji sądeckiej za to, że właśnie po raz kolejny policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników pielgrzymki rowerowej. Natomiast zapraszam wszystkich Państwa, to jest wielkie wydarzenie. Dziękuję jego ekscelencji księdzu biskupowi za to, że przyjął. Ale mówię, to jest duży wysiłek i praca przede wszystkim szefa Beskidzkich Więzi, czyli prezesa Czerneckiego. O której można wyruszyć i gdzie jeszcze? O 8.30 spod zamku w Nowym Sączu. Tak, oczywiście. Wyznaczona jest trasa. Zachęcam do zapoznania się między innymi na naszej stronie. Właśnie jest przebieg, cały program pielgrzymki rowerowej. Wszystko napisane, opisane. I zapraszam wszystkich Państwa. I życzę bezpiecznej drogi do Starego Sącza i wielkich przeżyć podczas liturgii mszy świętej. Przełączamy się do tego. Oczywiście ja bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Marek Pławiak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, był ze mną i z Państwem dzisiaj. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.